Poranek.net.pl. Relacja. Jaka jest idea dzisiejszego spotkania? Przede wszystkim uczczenie pamięci naszego kolegi Adama Skończonego, który odszedł niespodziewanie i nagle od nas, od rodziny w 2014 roku. Który to już memoriał? To już jest drugi memoriał, w tamtym roku był pierwszy. A zapraszamy drużynę z całego kraju. Oczywiście to są drużyny, gdzie zawodnicy mają powyżej 30 lat, tak jak graliśmy kiedyś. Adam był członkiem naszego stowarzyszenia, bardzo sympatycznym kolegą, przyjacielem. Przede wszystkim siatkarzem, tak? I chcielibyśmy, żeby upamiętnić jego odejście tym turniejem, tym memoriałem. I myślę, że co roku to wejdzie w stały kalendarz imprez miasta. Organizujemy to wspólnie z Urzędem Miasta w Turku, z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, no i z wieloma innymi sympatycznymi przyjaciołami siatkówki Turku. Ile dzisiaj drużyn bierze udział w turnieju? Jest 7 drużyn. Przyjechali panowie z Bydgoszczy, ze Śląska, z Łasku. 3 drużyny Turek wystawił, Ochocki Turek, 2 drużyny Siatkarz Turek. I jeszcze jedna drużyna z Gniezna, Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.